Zwroty w języku angielskim dotyczące tematu decydowania. Oczywiście to, czy decydujemy się na coś, czy nie, zależy od tego, czy coś wiemy, czy nie. Dlatego takie popularne zwroty, które wyrażają stan, w którym mówię, nie mogę podjąć decyzji, bo nie wiem, no to oczywiście najbardziej skrajnie to będzie I have no idea. Nie mam pojęcia. I have no idea. Ktoś mówi, hej, wiesz jak to zrobić? I have no idea. Kolejny zwrot to zwrot I'm wondering. Ja się zastanawiam. I'm thinking. Okay? I'm thinking. I'm wondering. Uwaga, powtarzajcie za mną. Używajcie cały czas shadowingu. Czyli jeżeli ja powtarzam kilka razy, postarajcie się za mną to powiedzieć. Czy czytać na ekranie, bo widzicie też na ekranie. I'm wondering. Zastanawiam się, myślę, przemyśliwuję. Czyli nie jestem pewien. Też to tak będziemy rozumieć. I'm positive. Jestem pewien. Absolutnie pewien. Tak? Czyli chcę powiedzieć I know how to do it, wiem jak to zrobić. I know what decision to make, wiem jaką decyzję podjąć. To make a decision znaczy podjąć decyzję. Make a decision, troszeczkę nie tak po polsku. To make a decision. I am debating between, to debate znaczy zastanawiać się pomiędzy A i B. I am debating between option A and option B. Situation A and situation B. Choice A and choice B. Wybór A, wybór B. I'm debating. Debatowanie, ale debating to znaczy można, po angielsku też powiesz, debatuję tak jakby sam sobą. I to jest, tak się mówi. I'm debating between. I can't make up my mind. Niezwykle częsty zwrot. I can't make up my mind. To make up your mind znaczy podjąć decyzję. I can't make up my mind. To się mówi w ten sposób, jakbyśmy chcieli powiedzieć, no nie mogę zdecydować. I tak byśmy to przetłumaczyli po polsku. Nie jestem w stanie, nie mogę podjąć decyzji, nie mogę zdecydować. I can't make up my mind. I'm on the fence. Rzadziej używany zwrot. Fence to jest płot, tak? Zbudowany płot, siatki i tak dalej. Fence. I'm on the fence, czyli jestem niejako, tak jak między polami jest miedza, między różnymi obszarami jest płot rozdzielający. Jestem na płocie, czyli nie wiem, czy jestem tu, czy jestem tu. Czyli jestem rozdarty. I'm in the middle, tak? Jestem w środku czegoś, pomiędzy i nie wiem, gdzie pójść. Czyli I don't know what to decide. Nie wiem, jak zdecydować. I don't know what to decide. Kolejny zwrot, to jest zwrot, kiedy ktoś mnie namawia do podjęcia decyzji i mówi, słuchaj, ale weź to pod uwagę. I wtedy mówimy, I will take that into consideration. Albo I will consider that. To consider, wziąć pod uwagę. Ok? Consider it, please. Weź to pod uwagę. I will take that into consideration. To take something into consideration znaczy wziąć coś pod uwagę. Przypominam, wziąć, a nie wziąć, bo to niepoprawnie po polsku. On the other hand, jeżeli z kimś rozmawiamy, mówi tak, no zrobiłbym tak, ale on the other hand, z drugiej strony, tak, no to powinienem jeszcze wziąć to pod uwagę. I to jest taki zwrot, kiedy podejmuję decyzję on the other hand. Zaczynam zastanawiać się. I'm wondering. I should go there, but because this is the most comfortable way. Powinienem pójść tą drogą, bo to jest najbardziej wygodna droga. On the other hand, this is the shortest way. Ale to jest najkrótsza droga, prawda? On the other hand. Z drugiej strony. I'm having second thoughts. Bardzo częsty zwrot. I'm having second thoughts. Co to znaczy? To znaczy, ja zaczynam się zastanawiać się, czyli niejako jeszcze przemyśleć raz, czyli to reconsider. Jak komuś mówimy reconsider your decision, tak? To znaczy weź jeszcze przemyśl tą decyzję, weź ją jeszcze raz przemyśl, na nowo. A tak jakbyśmy sugerowali, hej, niekoniecznie ona jest najlepsza, może zmienisz zdanie? I wtedy ktoś powie, yeah, I'm having second thoughts. Mam tak jakby drugie myśli. Jeszcze raz myślę na ten temat w takim literalnym tłumaczeniu, ale tak naprawdę to zastanawiam się, czy to była dobra decyzja. Lub chcę przemyśleć tę decyzję jeszcze raz. I changed my mind. Tak? Zmieniłem zdanie. I made a decision. Tak? I made my mind yesterday. I made up my mind yesterday. Czyli podjąłem decyzję, co zrobię. Ale teraz mówię, I changed my mind. Zmieniłem zdanie. I changed my mind. To change
your my mind. Zmienić zdanie. He convinced me to. On przekonał mnie albo persuaded me. Co to znaczy? Persuade znaczy namówić, przekonać i convinced przekonać. I am convinced znaczy jestem przekonany, ale to persuade znaczy przekonać kogoś. Looking back, I know it was the right decision. Kiedy mówimy o decyzjach, patrząc wstecz, wiem, że to była dobra decyzja. Looking back, it was, I know it was the right decision. Wiem, że to była dobra decyzja. Oczywiście nie muszę powiedzieć I know, mogę powiedzieć it was a right decision. I ostatni zwrot, jeżeli ktoś mówi, hej, to co robimy? A my chcemy, żeby ta osoba podjęła decyzję, to mówimy it's up to you. Powtórzmy, it's up to you. I it's up to you that you give me your like. Od ciebie to zależy, czy dasz mi lajka. Jak ci się to podobało, proszę daj mi lajka. Na ekranie widzisz link. Jeżeli skorzystasz z niego, tak samo ten link jest w opisie tego filmu, otrzymasz bezpłatne materiały, które będą mówić między innymi na ten temat. Będziesz rozwijać dalej swój angielski. Zapraszam do tego, aby subskrybować ten kanał. Jak naciśniesz dzwoneczek, to wtedy będziesz regularnie otrzymywać nowe filmy. Po drugiej stronie są filmy, które już są nagrane, z których także możesz korzystać, a nawiązują w jakiś sposób do tego tematu lub rozwijają dalej twój angielski. Póki co, życzę Wam wszystkiego najlepszego. I hope you'll be making good decisions in your life. Krzysztof Sarnecki, Quest for English.